Monika Kuszyńska uległa wypadkowi 28 maja 2006 roku pod Miliczem. Wokalistka była wówczas u szczytu sławy. Do wypadku doszło podczas powrotu z koncertu. Samochód, za kierownicą siedział lider zespołu Warius Manks, Robert Jansson, wypadł na łuku drogi i uderzył w drzewo. Piosankarka doznała przerwania rdzenia kręgowego. Mówiono, że to cud, że przeżyła wypadek. Artystka musiała pogodzić się z nową rzeczywistością. Każdego dnia udowadnia, że niepełnosprawność nie jest końcem świata. Poruszanie się na wózku nie utrudnia wokalistce codziennego funkcjonowania czy to w pracy, czy w życiu prywatnym. W jednym z wywiadów Kuszyńska, prywatnie będąca żoną Jakuba Raczyńskiego, opowiedziała, jak wygląda macierzyństwo na wózku. Zdradziła także, jak wychowuje swoje dzieci. Wokalistka prężnie działa zawodowo, występuje na scenie, nagrywa nowe piosenki. W życiu prywatnym skupia się natomiast na wychowywaniu dwójki dzieci, dziewięcioletniego syna i sześcioletnią córkę. Monika Kuszyńska podkreśla, że poruszanie się na wózku nie stanowi dla niej żadnej przeszkody w wychowywaniu dzieci. Musiałam być nie tylko silna, ale też taka, która nie będzie miała problemu, by wyjść naprzeciw specyficznym wyzwaniom związanym z moją sytuacją. Bo przecież inne dzieci mogą moim zadawać trudne pytania na temat niepełnosprawności, mogą nawet zniejszydzić lub jakoś próbować wykorzystać ten fakt. Muszę nauczyć Jeremiego i Kalinę, że to nie problem. mieć mamy na wózku i że taka mama nie jest gorsza od innych. Do tego potrzebuje silnego poczucia własnej wartości i wspólnoty w rodzinie. Wyznała w rozmowie z magazynem party. Artystka przyznaje także, że pojawienie się na świecie dzieci zupełnie przewartościowało jej życie, Wcześniej była skupiona na siebie, natomiast teraz zdecydowanie większą uwagę zwraca na dzieci. Wcześniej byłam bardzo skupiona na sobie, a dziś mój grafik wyznaczają swoimi potrzebami moje maluchy. I muszę powiedzieć, że to przekierowanie uwagi z siebie na dzieci również pozwoliło mi złapać dystans, podkreśla była wokalistka Warius Manks. Zobacz także, Monika Kuszyńska szczerze o swoim życiu po wypadku, muzy płyną same, Justyna Kowalczyk nieoczekiwanie powróciła do sportowej rywalizacji. Tak chce uczcić pamięć męża zaskakujące wieści od Antoniego Królikowskiego, aktor już tego nie ukrywa.